Witam was moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku z 20 Minutes Still Down, z tej strony Shiro oczywiście. Oj kochani, mamy straszne upały. A w sumie w dniu, w którym to oglądacie, mają być jeszcze większe. Powiem wam osobiście, że nagrałem to dzień przed. I jest tak kurde gorąco, chociaż no nawet się tak nie wydawało, że będzie gorąco. Miało być troszeczkę lepiej. Dobra, ale, czym my sobie dzisiaj chcemy zagrać? Brakuje nam trochę kasy. Nadal chciałbym zobaczyć tego Badgana i Chinę. I właśnie może ten tryb standardowy na Darknessie 1C. Może nam się uda to w końcu zrobić. Ja dawno w to już nie grałem, miałem dosyć spory zapas. Muszę ogarnąć, jak to się robiło. Więc z góry was przepraszam, jeżeli coś zalamie. To się ładuje non-stop, tylko jak chodzimy, ej. Zapomniałem już o tym, jak coś w ogóle grało. No i tak, kochani, jest gorąco, jest bardzo gorąco. Ja mam o tyle takie szczęście, że w pomieszczeniu, w którym nagrywam, to jest podpiwniczenie. I tu jest 18 stopni, bez żadnej klimatyzacji. To jest coś pięknego, to jest naprawdę coś pięknego. Dobra, pierwszy perk. Jaki my chcemy? Podwójny strzał. Jajo smoka. Idziemy na summonery. Bierzemy jajo smoka akurat. Ja wziąłem szybki? Czy to jest szybki? Kurwa, wziąłem szybki, naprawdę? Jeżeli nie wziąłem szybkiego, to... No ale nie, no to powinno być 20 minut, nie 10. Jeszcze raz. Tryb standardowy, 20-minutowy. Coś się tu pokasztaniło. Tak, ewidentnie coś się pokasztaniło. Nie wiem, dlaczego to się stało, ale mamy znów standardowy 20 minut. Kurde, szkoda, bo fajnie było wydropić jajko tak na early. To było coś ciekawego. No i kochani, powiem wam tylko tyle, że niedługo wejdzie odcineczek z pewnej gry, którą wam już obiecałem dosyć dawno. 1% pewność przeładowania plus 20%. Podwójny strzał, bliski plus 1. Rozproszenie ognia. Dobra, podwójny. No jajka niestety nie ma. Jajka niestety nie ma. Wielka szkoda, no ale trudno. Musimy tu szybko ich nawalać, zdobywać kolejne poziomy, żeby jak najszybciej to jajko nam mogło w ogóle wyskoczyć. Jajo? Czemu nie ma jaja? Obrażenia pocisku, ogień wiatrakowy nas nie interesuje. Dobra, mocny strzał. No to fajnie, już w tej chwili fajnie schodzą, nie? Wcześniej mieliśmy dopiero pierwszy level i to na szybkim. No ale to jajo by się przydało. Oj, przydałoby się jajo. Ale naprawdę będzie ciężko teraz je wydrobić. O, jajko? Oczywiście, jest jajko, dobra, jajo smoka. Jesteśmy tylko minutę, dwie sekundy w dupę, to już nie jest tak źle. Ono potrzebowało chyba 5 minut, czy 3 minut? Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. No, i niedługo wejdzie właśnie odcineczek z pewnej gry, którą wam obiecałem w sumie na specjala. Odpowiem tylko, że jest to gra na VR. Jest to gra na VR, którą dosyć sporo osób pewnie już ograło, ale na VR raczej nie. Wiecie, przyjaciółka zjawa. Boska tarcza, biorę boską tarczę. Potrzebujemy defa. Zjawa to tak średnio, pamiętam, się sprawowała wtedy. Nawet na innej broni, więc tym bardziej teraz myślę, że nie będzie jakoś lepiej. No, miałem dosyć mocną przerwę od nagrywania, miałem dosyć spory zapas. Miałem dosyć spory zapas i powiem wam, że w sumie taki urlop trochę od tego nagrywania, no był mi potrzebny. Był mi potrzebny ewidentnie. Wytrenowany smok. Swój smok zyskuje 10% prędkości ataku, to jest fajne. Bierzemy. Zauważyłem, że warto na początku, jeżeli w ogóle idziemy na jakiegoś smoka czy inne właśnie tałataństwo, na początku inwestować
te smoki, jakiekolwiek upgrade'y tych smoków. Dzięki temu teraz mam po prostu już liczone wszystko od samego początku, jako bonus. O, ustawię tarczkę. Ale nie życie, to jest props. To jest propsik. O, wybieramy kolejny poziom, może coś do smoka? Boska tarcza, zwiększa prędkość przeładowania i prędkość poruszania się o 25%. To jest szybkostrzelność. W sumie może byśmy tą szybkostrzelność sobie dali? To nie jest głupie. To nie jest głupie. Dobra. Zresztą nam się odblokuje wtedy silna tarcza. Wtedy nam się odblokuje silna tarcza. Dobra, Boże Błogosławieństwo, biorę. Niech będzie. Niech będzie tak, jak jest. Bardzo mi się te dasze podobają. Naprawdę w tej grze mi tego tak brakowało. Nawet jeżeli jesteśmy wolni, to mamy jakąś w ogóle szansę wyniknięcia czegokolwiek. No i zbierania oczywiście tych rzeczy i expów. I jest boska tarcza, świetnie. Obrażenia pocisku może bym chciał. I rozmiar pocisku, kurde, no ale ta silna tarcza to jest jednak dla nas priorytet, bo ja jestem dosyć mega lamą, więc chciałbym mieć jak się ubezpieczać. Ale ewidentnie musimy iść na DPS-y, bo po tych DPS-ów nie mamy za dużo. O kurde, zapatrzyłem się na jego smoka. Pierwszy podstawowy niestety stage będzie dla nas uciążliwy. Kurde, dużo się to narobiło. Trochę się was narobiło, nie powiem, że nie. Jest smok, dobra. Gitara. W końcu. W końcu udało się tego smoka w końcu zrobić. Nie temu te numeryki, ciuś. Pre level. Prędkość ruchu plus 20%. To nie jest głupie. Wolniej to bardzo. Teraz się w ogóle bosku tarczą, to znacznie lepiej czuję. Bo jednak ta szybkostrzelność i przeładowanie, no to... To było nam potrzebne. O, nie wybuchliśmy, dobra. Ale serio, te bebziki to mogliby nam tutaj zrobić innego koloru, bo bardzo, ale to bardzo się mieszają. Mieszają się jak, nie wiem, prędkość chodu, prędkość ruchu spojrzenia, prędkość pocisku. No tak, średnio, prędkość chodu. Dobra. I automatycznie przeładowuje swoją broń po użyciu zdolności dash. No pewnie. Ale my mamy kurde non-stop amunicję. Ej, zajebiste! Czy to jest broken w cholerę? China to jest po prostu kosmos. O nie. Spartaliłem to, dobra, minutka. Damy radę. Spartaliłem, bo się trochę przestraszyłem. Nie no, to jest świetne, my już w ogóle nie musimy reloadować. Nie musimy reloadować. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie szybko strzelność, już w ogóle będzie Meksyk. To już w ogóle jest Meksyk. Coś pięknego. Tylko cały czas w ruchu, nie?
Tylko co raz w ruchu, no niestety. To jest za coś. To niestety nam się chyba bug wdał. Jeszcze żyjesz? Umrzyj w końcu, gnoju. Jadło. Uuu. To moc obrażenia przycisku plus 50% rozmiar przycisku plus 100 penetracja, ale max IP minus 1, szybko strzelać minus 25. Dom żywiołów, to nie interesuje mnie w ogóle. Na prędkość ruchu, maksymalne HP, no z penetracją, no niby to jest dobre, no. No i straciłem. Halo? No tych obrażeń potrzebowaliśmy, no. Kurwa, no nie. No nie mówcie, że umrę. Nie mówcie, że to umrę teraz. Zaskoczę sam gdzieś głupio. O, level. Byłbym skłonny nawet wziąć HP, jakby było. Dobra, duży strzał. Tylko strzałem się bardzo siadła. Musimy się bardzo pilnować. Bardzo, 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 bardzo. Jezu, ile on ma HP? Kurwa, naprawdę! Nie, no ja pierdzielę. Takie itemy. Jeszcze raz. Takie itemy. No nie siadło nam to, no. Ta broń jest fajna, ale jakoś tak zadaje mało tych DPS-ów. Chciałem powiedzieć FPS-ów. No ale jestem zły na siebie. Ale jestem na siebie zły. Żadne kombo nam chciało wlecieć, kurka wódka, no. Czy duch pierwszy? Nie wiem, jakoś przyszedł taki moment, że straciliśmy z tego swojego damage speka, którego w ogóle mieliśmy. Kurde, ja myślałem, że naprawdę ja już go zabiję. I o, i zrobię coś takiego i wskoczę po prostu tam, a on nie zginął. Mimo takich obrażeń. To było słabe. Smoka mnie dajcie. No szybko strzelam się padło, dobra. No, szkoda, że tylko te obrażenia na początku są takie mocne, a potem już, no niestety, nie oszukujmy się, ale rewelacji nie ma. Szkoda, że te pociski lecą do tych przeciwników, no. Miało być to dobre, ale nie wiem, czy jest takie dobre. 12 sekund psów w dupę, dobra. Musimy szybko poziom zdobywać, żeby jeszcze jakoś szybko strzelnąć i sobie złapać na tym obrażenia. Wolałbym definitywne obrażenia. A? Umarł i nie żyje. Level. Dajcie mi coś dla smoka. Prędkość pocisku mnie nie interesuje. Twoje pociski. No to jazgę. Jak musimy cokolwiek, to nie będzie ta drzazga. Chociaż, ej, ta drzazga może nie jest głupia. Ta drzazga może nie jest głupia. O, dobra, ta drzazga nie była głupia chyba. Chyba jednak mi się udało i poszczęściło. Weźmy, uzyskuję 8 zadanych obrażeń. Tak. Ej, serio, to nie było głupie chyba. Fajne kombo się z tego zrobiło. Odrzut jest.
Mały, bo mały, ale jest. Że to jak ci przeciwnicy umierają. No, no, no. Nie głupie, nie głupie. To ich jest coraz więcej, niestety. Dobra, kolejny poziom. Lekkie pociski, szybko strzelać plus 15, maksymalna amunicja plus 1, prędkość pocisku. No tak średnio. Wolę szybkość ruchu. Au, 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 aj, 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 aj. I cholero. Teraz sobie muszę plecy depować. No, drzazga załapuj. Kurde, jedno HP. No i chyba dupa będzie z tego. Chyba nawet do smoka się nie doczekam. Bosko tarcza. No, nie mam innego wyboru, chociaż te obrażenia pocisku też by były fajne. No ale nie mam wyboru. To jest jednak jedno obrażenie, które mogę dostać. To jest to jedno obrażenie, które może mi uratować skórę. Tak jak na przykład tu. Albo gdy jak wskoczę w coś. Pierwszy boss już tu jest. Staram się od tego ekspowiska zbytnio nie odchodzić. O, level. Jest niby HP. No ale te pociski jednak też mnie korcą. No to z tą drzazgą naprawdę ma jakiś sens. Będzie tyle pocisków. W sumie why not? O, ale się wjebałem. Nie wiem, jak z tym poziomem w tej chwili stoimy. Osobiście, dobra. Ci nic tylko na takie trzeba szybciej. Kurde, szkoda. Szkoda, 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 szkoda. No dobra. Czyli są losowe rzeczy. Szkoda, bo to było fajne. Krójmy tego dasza. Z tym wszystkim naprawdę byłoby ciekawe. Ci strzelaj szybko, strzelać plus 5%. Dobra. Będą musimy inwestować w życie i w tarczę, bo już jest kruchusieńko, ale kurde, naprawdę to daje radę. Dobre obrażenia plus te rozpryski i samo latanie jest coś genialnego. To jest coś genialnego. Cały czas wszędzie są moje pociski. No jest już cymbałek. Uuu, chyba mi zeszła tarczka. Zeszła mi tarczka chyba. Więc już nie, już przestało być zabawnie. Tam się uważać, gdzie ja chodzę, ale naprawdę... To jest tak kurde ciężkie. Żeby myślę, że wszystko jest zielone. No nie wiem, czy mi się uda to zrobić. Chyba się udało. Tarczko, proszę szybciej. No, odbijanie się pocisku. Obrażenie pocisku plus 50%, rozmiar pocisku plus 100%, penetracja, to mieliśmy ostatnio. Obrażenie przywoływania. Wybieramy. Czyli smog będzie bardziej nawalał.
Tylko jeden hit i po nas, no. Oho. Najbardziej się boję tych strzelających, że nie zauważę czegoś i będzie buba. Będzie buba. Bo jednak no... Jest trochę tych typów tu. Jeszcze jak ja tu próbuję robić jakieś dziwne rzeczy. No to co jest mi niepotrzebne? Ajajajajaj. Zamrożenie. Ej, no może to zamrożenie nie jest takie złe. Zamrożenie może nie być takie złe. Ale jednak ten reload jest koszmarny. Koszmarny reload. Jest tarczka. No, dobra. Mamy coś? Nie mamy nic. Obrażenie psyku plus 15, penetracja. No, to jest fajne. To jest fajne. Obrażenia plus penetracja. Potrzebujemy dużo obrażeń. Mega dużo obrażeń. I penetracji. Nie no, genialne. Jest silna tarcza. Mamy to, co chcieliśmy. Jeszcze jak jest dużo tych mobów, to w ogóle się fajnie rozpyskuje. Zamrożenie wcale nie było głupie. Już mam swój mniej więcej build, którym mogę grać. Jednak to summonowanie jest naprawdę eleganckie. Szkoda, że ten reload nam nie wyskoczył, no. Mogłoby być jeszcze fajniej. Mogłoby być jeszcze fajniej, no ale niestety. Można mieć wszystkiego. I tak, ogień wiatrakowy. Chyba... Obrażenie pocisku mi jest 10. Szybko strzelność plus 10%. Dobra, ogień wiatrakowy. O, co tu mi się stało? O, pocisków mam coraz więcej. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Czyżby jakiś game breaker? Czyżby jakiś game breaker? Powiedzcie, że tak, proszę. Prędkość przodowania plus 10, maksymalna amunicja plus 2. Albo to, albo to. Z tym zamrożeniem by coś zrobił w sumie. Dobra, przeładowanie. Bo naprawdę, jeżeli chodzi o przeładowanie, to kulejemy strasznie. To jest z takim świetnym buildem, który zrobiliśmy tutaj, naprawdę możemy coś ugrać. Mistrzyni broni, obrażenie pisku plus 15, szybko strzelność, prędkość przeładowania, maksymalna amunicja i penetracja. Oczywiście, że bierzemy to. Ło! No! Jak to się zaczyna teraz przyjemnie grać? Coś pięknego. Coś naprawdę pięknego. Ten Batgun jest po prostu genialny. Levele lecą jak szalone.
sumie to też może nie być głupie. Dobra, zabójczy magazynek, spróbujmy. Dobra, to jest fajne. Fajnie się kombuje. Zajebiście się kombuje. Nawet nie czuję, że ja w ogóle tych przeładowuję. Genialne. Genialne, po prostu genialne. Jedno combo zrobiliśmy, naprawdę. Smocza więź. O tak, 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 smocza więź. Jeszcze lepsze combo. Teraz już w ogóle. Jakie my DPS-y mamy. Z drzewa nadal nie rozwaliliśmy. Ale z tym już może być ciężej. Z tym już może być ciężej. Prędkość pocisku. Wrażenie i rozmiar. Dobra, może być to soczewka. W sumie nie szkodzi nam to. Może nam to pomóc. A, ewidentnie. Na razie chcę tylko expo pozbierać, bo widzę, że może być nieciekawie pod tym względem zaraz. A jednak są już spore mowy. Dało 10 minut niecałe. 10 minut, które jest dosyć ważne. No nie, nawet my już te moby tak walimy jak chcemy. Strzelam 15, prędkość pocisku. To sekundę. Ale szybkostrzelność czy maksymalna? Ej, dobra, bierzemy szybkostrzelność, idziemy na to. Idziemy na szybkostrzelność i obrażenia. Tylko teraz głupio nie umrzeć, to będzie spoko. Czym jest ich więcej? W sumie tym lepiej. Ale mówię, już tu musimy bardzo uważać. Bardzo, bardzo, bardzo. Jest coughing. Już jest coughing. Sporo was tutaj. Jesteście dosyć ciężcy do pokonania. Wrażenie pocisku minus 3. Tfu, minus 25. To jest w ogóle jakiś sens na to iść. Zasięg widzenia pod 15 wrażenia od spojrzenia aplikują równie efekt twoich pocisków po uderzeniu. Ojej, dobra, to może nie być głupie. No dobra, nie widzieliśmy tego w sumie. Chyba, że te pociski z podpaleniem. Dobra, podpalenie, idziemy na żywioły. Co tutaj będzie? Hina jest teraz nietykalna podczas daszowania. Dasz Hiny zadaje obrażenia równe obrażeniom jej pocisków przeciwnikom, którzy... stanowili na drodze? Nie wiem, nie wiem. Wybieramy. Wybieramy. Piękne, po prostu piękne. DPS-y są... genialne. Ale no, trzeba jednak tu uważać. Czy podczas waszowania jesteśmy nietykalni? No mówię, świetnie. Mamy szansę nawet to przejść, ale to są dopiero szanse.
O ile czegoś głupiego nie zrobię, no to, to może się uda. 7 minut. Nie jest dużo, ale mało też nie. Level. Odpałka. Ewentualnie prędkość przeładowania. Ej, ale co drugi strzał, ale co drugi strzał nasz, czy ogólnie co drugi pocisk? To jest coś ciekawe. Dobra, idziemy na żywioły. Może być ciekawe, no. Zobaczymy, jak to się zdziała. Jest ich coraz więcej. Tego się trochę obawiam, ale... Ale może, może. No jest ich trochę. Nasze DPS-y też nie są jakieś super, akurat przynajmniej na nich. To fajne na te małe moby, bo to wszystko się rozwala w jednej chwili i mamy multum naszych pocisków, ale na te... No tu już musimy się dosyć mocno nagimnastykować. Tu już tak kolorowo nie jest. Tu już tak kolorowo nie jest. To przeładowanie mnie sporo ratuje. A my tego nie wzięliśmy w końcu. Dobra, bierzemy to. Zobaczymy, jak to działa. Zamrożonych przeciwników powinno zadziałać zajebiście. Pięć minut. Pięć minutek. Ja tak staram się teraz używać tego dasza po to, żeby sobie mniej więcej tyłek ubezpieczać. Czasem się jakiś tam przebije z tyłu. No sporo naprawdę tego. Jakiś boss chyba jest. Kiedy piorun uderza przeciwnika, ma on 20% szansy. Dobra, no, elektryczność. Będziemy próbować. Szalające krowy, no. Jeszcze wybuchające. Gnoje. To jest naprawdę ciężki boss. Dla mnie jest mega ciężki. Dobra, tą moc, obrażenie blisków 50 rozmiar, penetracja. Minus jedno max HP, w sumie to mnie jakoś nie boli. I biorę to. To jednak to. Te DPS-y nam się przydadzą i to bardzo. Coś, czego bardzo potrzebuję w tej chwili. Zaczynają się znów te gnojki. Dobrze? Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz pokażę. Czas pokażę. Level. Refrakcja. Pociski, które przyjdą przez magiczną soczewkę, skupią 2 do odbijania. To jest ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Dobra, no spróbujmy tą soczewkę trochę upgradeować.
No to może jej nie mogę używać non-stop, bo nieraz mi zachodzą na tyłek, ale ogólnie nie jest źle. Mam chwilę wolnego, to jak najbardziej mogę nawalać. Głosik zszedł ładnie. I na automatycznie przeładowuje broń po... O, tak. Coś pięknego. Coś pięknego. Naprawdę, coś pięknego. Pyszny robak. Dobra, byśmy to bosku tarczą lepszą. Żeby mnie to kurde nie zgubiło zbytnio. Pociski śmierci. Twoje pociski zadają około 10 obrażeń. No, to się by przydało. W sumie i tak nie mamy HP. Blues, blues. Wydaje się, że to są jednak obrażenia. No mówię, to combo z tymi... z tym badganem to jest po prostu coś pięknego. Będę soczewka. Dobra, te pioruny. Niech będą piorunki. No dobra, nie widzę nic. Prawie że. Level. Obrażenia od ognia. Obrażenia od ognia. Nie no, kurde, genialne. Genialne, naprawdę. Jeżeli będziecie grać, oczywiście polecam ten build. Oddaję, totalnie oddaję. Totalnie oddaję, jednak ta rzadka była najlepszą rzeczą, jaka tutaj mnie spotkała w ogóle. Żeby głupio nie zginąć, się będzie git. Level. Lodowate ogień. Kiedy zamrażasz przeciwnika, teraz możesz go też podpalić, zadając 6 punktów obrażeń. No dobra. Nie no, czuć, że jest moc. No raczej nam się uda to wygrać, no. Raczej się uda. I będziemy mieć kolejny poziom trudności odblokowany. W ciężkich bataliach w końcu się uda. Ale widzę, że one też nie dają za wygraną w sumie. Też chłopaki nie dają za wygraną. Level? Dobra, zobaczmy tego elektrycznego robaczka. Nawet nie wiem, gdzie jest ten robak. Nie, może wy go widzicie, ja go nie widzę. A dobra, widzę, go tu jest. Jest Sunrise, Dark Knight i On the Edge. Udało się, kochani, przetrwać noc. Dobra, moi drodzy, mam 40 minut nagrania. Dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. A my widzimy się w następnym odcinku z 20 Minutes Till Dawn. Trzymajcie się.
Hej, hej.